Mówisz, Jacek Sobola, witam Państwa. Jest środa, 18 sierpnia, minęła 20:25 u mnie. Jesteśmy na żywo. Proszę Państwa, może zacznę od tego, chciałbym, żeby to wybrzmiało wyraźnie na samym początku najlepiej. Moim zdaniem najlepszym kandydatem na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej byłby pan redaktor Piotr Lisiewicz. I ja to mówię, chociaż on jest syn kolejorza i to z takiego najtwardszego poznańskiego jądra, ja jestem Legia, ale znam redaktora Lisiewicza już, tak to ujmę, jakiś czas i on ma ogromne kwalifikacje. Uzasadnienie w trakcie programu. Dlaczego ja o tym wspominam? Dlatego, że dzisiaj odbyły się wybory na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. O schedę po Rudym Bońku ubiegało się dwóch kandydatów. Marek Koźmiński, były piłkarz z reprezentacji przede wszystkim Janusza Wójcika, tak go na pewno Państwo pamiętają, medalista. Ostatni polski medalista w grach zespołowych z Igrzysk Olimpijskich z Barcelony z 1992 roku. Ostatni odpowiedzialny za pion szkolenia w PZPN-ie. Jak wygląda szkolenie w PZPN-ie? Przepraszam, to wszyscy wiemy. No i ten, który wygrał, czyli Cezary Kulesza, biznesmen z Białegostoku. No też tam piłkarz, ale taki słaby. W swoim wystąpieniu Marek Koźmiński, na którego zagłosowało 23 delegatów, a na Kuleszę 92. Marek Koźmiński w swoim wystąpieniu sam wyciągnął wnioski, dlaczego mu się nie udało, dlaczego on przegrał. Sam powiedział o tym, co ostatecznie przesądziło o takim właśnie wyniku tego głosowania. Uwaga, Telekino, bardzo proszę, zobaczmy, co przesądziło o wygranej Cezarego Kuleszy, co powiedział Marek Koźmiński. Wczorajszy wieczór, miły, sympatyczny i takie trzy fajne rozmowy. Spokojnie, nie będzie nazwisk. Pierwsza rozmowa jest taka: Marek, ty jesteś fajny, wiesz, ale jakbyś tak czasami w łódeczkę przyjechał, się z nami napił, byłoby lepiej. Okej. Ale nie padło zdanie: Marek, przyjechałbyś, pogadalibyśmy o piłce, o sporcie. Trochę dla mnie szok. Okej. Dla mnie żaden szok, tylko znajomość realiów twardych właśnie. Czyli w tych trudnych zawodach, proszę Państwa, zdecydowanie zwyciężył przedstawiciel Białegostoku, Cezary Kulesza, co powiedział do delegatów w takim krótkim wystąpieniu nowy prezes PZPN-u. Powiedział tak: dziękuję za zaufanie, to najważniejsze wydarzenie w moim życiu, zapraszam wszystkich do współpracy, żebyśmy mogli się rozwijać, obiecuję ciężką pracę. Proszę Was o wsparcie, bo łączy nas piłka. No właśnie. To jest, teraz nawiązuję, wracam do tej mojej kandydatury Piotra Lisiewicza i do słów Marka Koźmińskiego. To jest bardzo ciężka praca. To jest praca, która wymaga poświęceń. To jest praca dla ludzi odpowiedzialnych, którzy mają, no, co tu dużo mówić, tęgą głowę. Poza tym, tam amatorka to się nie sprawdzi, nie. Poza tym trzeba mieć sprzęt, proszę Państwa, dlatego że, no na przykład, ja tutaj przygotowałem takie podręczne przykłady. Jak Państwo pamiętają Cześnika Raptusiewicza, jak mówił tam do Papkina o ulubionej karabeli, to jest jeden z takich, właśnie to jest drugi. Ten jest taki fajny, bo on ma bardzo przyjemny, tak wyrzeźbiony, tego nie widać dobrze, jest, że... No w każdym razie, no właśnie, ten też jest bardzo, bardzo przydatny, dlatego że to jest na takie krótsze, no jak trzeba szybkie spotkania odbyć. Moim zdaniem pan redaktor Piotr Lisiewicz w kontekście tych słów wiceprezesa dotychczasowego Marka Koźmińskiego byłby najlepszym prezesem PZPN-u. Przepraszam najmocniej, ja usłyszałem, że pan Andrzej z Wrocławia, dobrze usłyszałem? Tak, tak. Halo? Tak, bardzo dobrze. Kłaniam się, panie Andrzeju. No serdecznie witam państwa i wszystkich ludzi z Republiki.
bo nie witam się tak gorąco z wszystkimi, ponieważ to już mój taki charakter jest. Chciałem powiedzieć taką rzecz. Oczywiście trochę jestem spóźniony, bo dobijałem się od działku. To był ten moment, który akurat była tak głośna ta sprawa tego Łąckiego całego. No i oczywiście to trochę spóźniony, aczkolwiek chciałem swoje zdanie powiedzieć. To znaczy, myślę o tym, że ten pan, no chciałem inaczej powiedzieć, ale ja wiem, że uczulony panie jesteś, panie Jacku, więc nie będę. Ten facet nie wie i nie słucha na przykład Cezarego Gmysa z Niemiec, co tam. Tam Żydzi muszą być chronieni, bo ich tak polują na nich, że muszą być tego. Ja bym się chciał tego pana zapytać, czy w Polsce istnieje takie coś. Jeżeli on mówi o tym, że my, Polacy, byliśmy najbardziej, jeśli chodzi o antysemityzm, to po prostu, no cóż, no świnia. Świnia, inaczej nie muszę powiedzieć. Ale jeszcze jest jedna rzecz. On potrafi, niechby, no, posłuchał właśnie naszego Cezarego Smysa, co się dzieje. A ja mam akurat rodzinę w Niemczech i wiem doskonale. I powiem tylko jedno, proszę pana, że Żydzi i tak będą całować w rączkę Niemców, a na nas będą chcieli od nas odszkodowania. I to jest ta cała, to jest żydostwo. To jest żydostwo. I to żydostwo, tak jak ja już się nie wyrażę, bo tam pani powiedziała któregoś dnia, że czy pan, bo już teraz nie, to jest nikogo nie kojarzę, powiedziała, że Hitler dobrze robił, że mordował to towarzystwo. Ja już nie chcę tak mówić, bo nie chcę być, że ja rozumiem, panie Jacku, że pan oczywiście jest przeciwny tego, ale całkowicie popieram tą osobę, która tak powiedziała. I tak jak powiedziałem, i tak będą Żydzi z Niemcami będą wspaniały, a Polacy będą najgorsi. To jest zapłata. To jest zapłata za to, że myśmy ich ratowali, że najwięcej wyratowaliśmy Żydów, Polacy i nigdy w życiu nie byli ludźmi, którzy cokolwiek mieli wspólnego. Oczywiście, ja przepraszam, być może tam gdzieś jakieś, bo w każdym narodzie się jakaś znajdzie się podły ktoś, czyli ja nie wykluczam, ale żeby mówić o polskim narodzie, o antysemityzmie, to jest po prostu, to tylko komuniści, tacy jak Łęcki i to wszystko towarzystwo, które nigdy nie powinno być jakiekolwiek. To pani powiedziała, że nie powinien być posłem. On będzie posłem, proszę państwa, on będzie posłem, bo on będzie w parlamencie będzie, bo tacy są Polacy. Ta część, ta hołota, która była wychowana na sowieckich bagnetach. Do miłego. Kłaniam się. Dobra, kłaniam się, panie Andrzeju, bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję, że pan się hamuje i bardzo uprzejmie państwa o to proszę, żeby właśnie to brać pod uwagę. To dobre wychowanie i etykietę, o którą cały czas uprzejmie, pokornie proszę. Ja się z panem nie zgadzam, bo ja bym panu, nie przekręcajmy nazwiska, to nie jest Łęcki, to jest Łącki. Ja bym panu Łąckiemu niczego nie tłumaczył. Ja bym pana Łąckiego, wykorzystując odpowiedni paragraf z KPK, skazał na te 3 lata, to jest maksymalna kara więzienia, która za takie szkalowanie narodu polskiego może być zasądzona. Powtarzam to po raz kolejny. Niech on przez te 3 lata postudiuje, czegoś się nauczy, poczyta jakieś książki, które mu tam w tej głowie rozjaśnią. I już, i tyle. Tu nie ma z kim rozmawiać i nie ma czego tłumaczyć. To nie jest tak, ja w to nie wierzę, żeby ten facet skończył prawo na Uniwersytecie w Szczecinie. Ja w to nie wierzę, żeby to było tak, że on nie wie, co robi, że on nie rozumie albo że ma jakieś inne... Nie, spokojnie. Okoliczności łagodzące.
A propos takich, co mówią różne takie rzeczy i mówią je nie dlatego, że nie rozumieją. Ostatnio, proszę Państwa, Donald Tusk krytykował PiS, mówiąc o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wycina lasy, wycina drzewa, bo chce postawić fabrykę elektrycznych samochodów. Tak interpretował, no, czyli manipulował tą ustawą, taką specjalną ustawą Lex Izera, która ma umożliwiać zamianę terenów lasów państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, żeby tam można było taką fabrykę powstawić, bo właśnie w Jaworznie ma powstać taka fabryka Izery, polskiej marki samochodów elektrycznych. W liście otwartym do Donalda Tuska i przy okazji do Stowarzyszeń Obrońców Przyrody prezydent Jaworzna, pan Paweł Silbert, napisał między innymi tak: nie byliście na miejscu, nie widzieliście, a powtarzacie coś, co jest kłamstwem. Teren w Jaworznie przeznaczony pod budowę fabryki Izera i kooperantów to teren poprzemysłowy. Napiszę dobitniej, to pogórnicza hałda wypełniona jałowym kamieniem wydobytym setki metrów spod ziemi, która jest płaska tylko dlatego, że została usypana w wyrobiskach innej kopalni, kopalni piasku. Teren jest pocięty liniami kolejowymi, liniami wysokiego napięcia, ciepłociągami z leżącego po drugiej stronie ulicy kompleksu trzech węglowych elektrowni. Nie znajdziecie przyrodnika, który znajdzie na tych 200-kilkudziesięciu hektarach nawet metra kwadratowego naturalnego siedliska. Tam spoczywa 8 milionów ton pogórniczych odpadów. Nawet ciek, który płynie jego skrajem, wypływa z rur i pomp nieistniejącej już kopalni, dlatego jego woda ma taki ceglasty kolor. To jedyna woda, jaka tam jest. Nie ma tam nawet wód gruntowych, bo płytkie korytarze sztolni kopalnianych skutecznie go zdrenowały. Wyłącznie formalnie ten teren jest gruntem leśnym. Nie jesteśmy egoistami klimatycznymi. Bardzo wobec tego pana proszę, tak pisze w liście otwartym do Donalda Tuska prezydent Jaworzna, bardzo wobec tego pana proszę, żeby nie głosił pan publicznie czegoś, co jest kłamstwem. Nie podejrzewam pana o złą wolę. Najprawdopodobniej ktoś panu źle przekazał, że w Jaworznie chcemy zniszczyć las. Powtarzam, to jest hałda, teren poprzemysłowy, brownfield. Dziś staramy się o nowe miejsca pracy w Jaworznie dla kilkunastu tysięcy ludzi z regionu. Chcemy uniknąć drastycznego bezrobocia, jakie dotknęło nas w latach 90. Teren w Jaworznie to jeden z nielicznych w kraju, który bez większej szkody środowiskowej da nam nowe szanse na sensowne miejsca pracy. I co? I Tusk tak mówi, bo on tego nie rozumie? Łącki tak mówi, bo on nie rozumie i nie wie, jaka była nasza historia? Za chwilę jeszcze coś powiem na ten temat. Pan Kazimierz z Mławy jest z nami. Kłaniam się, panie Kazimierzu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Panie redaktorze, witam raz jeszcze. I tak mnie zastanawia, oglądam te programy. Czy ludzie na pewno z wykształceniem, bo każdego z osobna nie znam wykształcenia, ale europosłowie, którzy poszli za moje, za pana, za innych ludzi, pensje otrzymują. Coś mi pana robotyzuje, ja nie rozumiem, co pan mówi. Ci europosłowie, tyle zrozumiałem. Co dalej? Posłowie, to są płatni przez nas. No i teraz dzieje się taka sytuacja, że jedzie tam, siedzi na miękkim fotelu i na nasz kraj, na Polskę, różne bzdurne rzeczy opowiada. Przecież tak być nie powinno. Jeżeli pojechał i za nasze polskie pieniądze, bo czy rzeczywiście całkowicie jest Polakiem, trudno mi powiedzieć, bo z tych wypowiedzi to wątpię, może tylko ma jako obywatelstwo polskie w kieszeni, a w głowie i krwi ma coś innego. Czy tacy posłowie, europosłowie, którzy jadą za granicę i na kraj nasz, polski kraj, tak nagadują, czy to na to prawa nie ma, żeby ci ludzie przestali tam być i nasze pieniądze ciężko zarobione zarabiać? Teraz nie ma, panie Kazimierzu, nie ma żadnego prawa na to, jest wyłącznie kartka wyborcza, nic poza tym, nic innego tego niestety nie powstrzyma. Na to, co powiedział pan Łącki, jest odpowiedni paragraf w kodeksie i ja namawiam do tego, żeby z tego paragrafu skorzystać. Natomiast na to, o czym pan mówi, że na przykład Biedroń wychodzi tam w Parlamencie Europejskim i mówi o tym, że u nas pedałów nie wpuszczają do restauracji, do hoteli, do sklepów i tak dalej,
nie ma paragrafu i nie ma prawa. On tak ma prawo mówić, bo jest wolność słowa, chociaż to jest kłamstwo. To jest lżenie własnej matki, plucie na własną ojczyznę. Jest to haniebne, natomiast nie ma żadnego w kodeksie, nie ma żadnego paragrafu, który można byłoby tutaj zastosować wobec niego. Teraz jeżeli chodzi o osobowość człowieka, jeżeli chodzi o Kidawę Błońską, nie mówię pani, bo dla mnie ona nie jest panią, ale ta osoba, ta kobieta przecież powinna wiedzieć i wstydzić się publicznie występować i rząd uczyć, czy jeszcze kogo pouczać. Jeżeli ona miała około 2% w naszym kraju do wyborów jako na prezydenta, wie, że ludzie jej nie poszanowali, nie lubią, bo ona nie ma wypowiedzi, bo jakżeż można wystąpić i pouczać rząd, że robił ten szyderczy uśmiech swój, pokazuje wstrętny oczywiście w tym wypadku jeszcze. Jak taka kobieta nie wstydzi się wystąpić, pouczać kogoś, co ludzie jej nie poszanowali. Teraz jeżeli chodzi o Tuska, ja bym powiedział tak. Ten pan Tusk, w cudzysłowie pan, niech on da naszym Polakom spokój, ponieważ jego bratyńcy postrzelali mojego ojca i musiał niedługo po wojnie umrzeć. A więc z tego tytułu, Tusku, zostaw nasz kraj w spokoju, odejdź do swojego, a nie mam przeciwko temu, jakbyś odszedł, bo każdy ma prawo kochać albo ojca, albo matkę, kogo bardziej chce, bo rzadko jest, że kocha bardzo to. Jeżeli poszłeś w stronę ojca, to idź do rodziny, do swoich pobratyńców, a zostaw nas w spokoju i nie rujnuj naszego kraju, bo tak jak dalej będziesz prowadził, to bardzo źle ci wyjdzie na tym, bo ktoś pomyśli, co ty wyrabiasz w naszym kraju. Tam do swoich pobratyńców, którzy naszych Polaków pomordowali, tak jak mówię, mojego ojca postrzelali twoi pobratyńcy, a przychodzisz, mój ojciec jakby wstał, a ciebie zobaczył, chłopie, to już byś więcej świata nie oglądał. Ślicznie dziękuję, co z tego proszę wybaczyć. Kłaniam się. Dobranoc. Wszystkiego dobrego, panie Kazimierzu. Z Kidawą Błońską. Z Kidawą Błońską, korzystając z tej poetyki Kidawy Błońskiej. Z Kidawą Błońską to jest tak, że gdyby natura chciała, żeby Kidawa była mądra, no to... To by było inaczej. Co do Tuska, wracając do tego listu pana prezydenta Jaworzna, pana Pawła Silberta, ja bym powiedział panu prezydentowi Jaworzna tak, że panie prezydencie, nie, no fajnie, że pan napisał taki list i że pan tłumaczy w tym liście, o co chodzi z tym wycinaniem lasów pod fabrykę samochodów elektrycznych, z tym, że... Ja znowu nie wierzę w to, że Tusk tego nie rozumie i że on o tym nie wie. Tusk ma to gdzieś, taka jest prawda. Tusk ma to gdzieś, tak jak gdzieś ma słowa wielkiego polskiego poety, który napisał, że po wieczerzy już zmyte naczynka, we śnie leży spowita dziecinka, którą los na pociechę mi dał za kolejną pomyłkę dwóch ciał. Poeta napisał, że tę dziecinkę los dał na pociechę, a Tusk mówi, że to jest udręka. Ej, no bo polskość to nienormalność, a jak on ma szanować tych poetów. Taki troszkę powiedziałbym słabszy poeta niż Jeremi Przybora, ale też wielki patriota, napisał, że Niemka czysta, oczywista, dobra jest na żonę, miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem, ale jakbyś czuł się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku. I tego ma prawo Tusk nie rozumieć, skoro Polska to nienormalność i für Deutschland. Natomiast z tymi lasami i z tą dziecinką, że to chociaż no ma dwójkę swoich. Nie wiem. Ja zostawmy tego Tuska i całe to towarzystwo, bo szkoda o nich gadać. Dzisiaj, proszę państwa, poza tymi wyborami do PZPN-u też było ważne wydarzenie za naszą, tylko czy ja to zdążę w tej części,
za naszą południową granicą, dlatego że bracia Czesi, którzy mają bardzo podobne do naszych problemów. Ja rozmawiałem niedawno z takim dziennikarzem czeskim, bardzo sympatycznie gość. I on mi tak powiedział wprost, że no bo tam się skarżyłem na to nasze LGBT, on mi tak wprost powiedział, że nasz gender najlepszy. Dzisiaj, proszę Państwa, sąd, no jak informuje agencja, katolicka agencja informacyjna, Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej orzekł, że konstytucja czeska wyklucza prawną możliwość zrównania związków partnerskich z instytucją małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Ta decyzja sądu to jest efekt toczących się w czeskim parlamencie prac nad ustawą dotyczących zrównania praw związków partnerskich z małżeństwami. Zdaniem Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej konstytucja tego państwa nie pozwala na wprowadzenie możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Czeskie prawo umożliwia adopcję jedynie parom pozostającym w związku małżeńskim, a taki w myśl ustawy zasadniczej, czyli konstytucji, mogą zawrzeć jedynie kobieta i mężczyzna. Sąd odrzucił w 2015 roku możliwość dopuszczenia adopcji dzieci przez osoby nie pozostające w związkach małżeńskich. Dzisiejszy wyrok to w całej pełni i rozciągłości podtrzymuje. No, Bruksela z tym zrobi porządek. Na pewno. Już to widzę. To jest koniec pierwszej części. Bardzo uprzejmie za nią dziękuję. Po krótkiej przerwie druga, na którą zapraszam.